świata. Zapraszamy na pierwszy ćwierćfinał w rundzie finałowej. W tym ćwierćfinale zmierzy się jedyny Polak. Panie i panowie, przywitajcie raz jeszcze brawami. Paweł Jarosiewicz, Polska! A jego oponentem, no, tak trafił niestety los, tak chciał, jest zawodnik, który miał najlepszy czas przejścia w rundzie kwalifikacyjnej, a jest nim Nathan Poley, Francja! Łatwo nie będzie Pawłowi, ale w końcu sport, jakikolwiek by nie był, lubi niespodzianki, lubi zaskakiwać. W sporcie nic do końca nie jest oczywiste. Jedyne, co na tę chwilę wiemy, to Nathan Poley 23 sekundy 68 setnych w kwalifikacjach. Paweł Jarosiewicz 50 sekund 68 setnych. Polak to na taśmie bliższej mostu Sulimy Kamińskiego. Francuz bliżej tutaj Barki Lemara. Gentlemen, are you ready? Okay. We start count. 3, 2, 1, go! Bardzo ładny czas, zdaje się, ale bardzo dobry wynik, 23 sekundy, 4 setne, Nathan Poley. Ale brawa dla Pawła, jedynego Polaka. W tym finale, w ćwierćfinale oczywiście rundy finałowej, czy Paweł wykręci lepszy czas? Już nie widać go na tablicy. Paweł Jarosiewicz zakończył swój występ w Mistrzostwach Świata, ale bardzo dobrze. Jedyny przedstawiciel, a zarazem również zwycięzca kategorii zawodników wśród Polaków, będących w finale, który uzyskał najlepszy czas i on oczywiście otrzyma od sponsorów i organizatorów, od firmy Dolphiner Spry 500 zł.